O wsparcie będą mogli ubiegać się m.in. przedsiębiorcy, organizacje społeczne, samorządy czy powiatowe urzędy pracy. Pierwsze konkursy mają być ogłoszone już pod koniec marca. Bardzo mocno zabiegaliśmy o to, abyśmy mogli jak najszybciej ogłosić konkursy w ramach środków unijnych, a jest ich niebagatelna kwota, jeżeli chodzi o fundusze europejskie dla Mazowsza, to prawie 10 miliardów złotych. Myślę, Szanowni Państwo, że jakby plasujemy się w czołówce województw, które uruchamiają już tą procedurę naboru tych wniosków. Oprócz tego dochodzą jeszcze pieniądze z programu Polska Wschodnia. Radom ma zagwarantowanych 40 milionów euro. To nam daje dodatkowe pieniążki w ramach programu operacyjnego Polski Wschodniej i mam nadzieję, że wszyscy beneficjenci wykorzystają je w sposób bardzo przemyślany i bardzo właściwy, a potrzeb, jak to wynika z wielu rozmów, choćby z panem prezydentem Mateuszem Tyczyńskim, jest naprawdę w naszym mieście, w naszym subregionie bardzo, bardzo dużo. Wiceprezydent Radomia Mateusz Tyczyński mówi, że pieniądze z programu Polska Wschodnia to wielka szansa dla miasta. To rzeczywiście pieniądze, które czekają na to, żeby je wziąć i dobrze wydać. My się do tego przygotowujemy od wielu, wielu miesięcy i w tej części pozakonkursowej dotyczącej mobilności miejskiej, infrastruktury pieszej, rowerowej, ale też nowoczesnych systemów sterowania ruchem. Chcemy te pieniądze wydać jak najlepiej, tak aby na długie lata, myślę, że na dziesięciolecia, to w mieście było odczuwalne. Mazowiecka jednostka wdrażania programów unijnych zorganizuje szkolenia, dzięki którym cały proces pozyskiwania pieniędzy ma być łatwiejszy. 31 marca zostanie otwarty system i będzie można już składać wnioski. Jeśli chodzi o tą część przygotowania się do aplikowania, przed nami jako Mazowiecką zaplanowaliśmy szereg szkoleń dla potencjalnych beneficjentów, dla wnioskodawców, jak również beneficjentów, których będziemy w stanie poprowadzić przez każdy etap. W obecnej perspektywie unijnej 16 województw otrzyma łącznie na rozwój 153 miliardy złotych. Łączna wartość całego programu regionalnego dla województwa mazowieckiego to 2 miliardy 100 milionów euro, czyli około 10 miliardów złotych.